Jak dobrać antykoncepcję? Antykoncepcję należy dobrać w zależności od potrzeb danej osoby, od wieku tej osoby i od tego, czy kobieta już rodziła, czy ma zamiar zachodzić w ciążę. Dlatego, żeby antykoncepcja była skuteczna i bezpieczna i miała jak najmniej powikłań. Istnieje cały szereg antykoncepcji. Antykoncepcja mechaniczna polecana jest głównie dla młodzieży, dlatego że antykoncepcja hormonalna, tabletki zawierające hormony zawsze zaburzają, zakłócają jeszcze niezupełnie dojrzały system hormonalny u młodych osób. Antykoncepcję mechaniczną za pomocą prezerwatyw, krążków dopochwowych czy kapturków naszyjkowych należy stosować po dokładnym pouczeniu używania poprzez lekarza czy położną. Antykoncepcja hormonalna wymaga wcześniejszych, wstępnych badań profilu hormonalnego w cyklu miesiączkowym, dlatego że mogą już istnieć zaburzenia hormonalne, które później antykoncepcja może nasilać. Również niezbędne jest przed podjęciem antykoncepcji hormonalnej wykonanie testu dynamicznego na wydzielanie prolaktyny z przysadki mózgowej, bowiem niewykonanie takiego dwugodzinnego testu może skutkować nadmiernym wydzielaniem prolaktyny, która może doprowadzić nawet do guza przysadki prolaktinoma, może się pojawić wydzielina z piersi mleczna i to jest skutkiem oczywiście nieprawidłowo zastosowanej antykoncepcji, która sprzyja zaburzeniom hormonalnym.